Ewangelizacja jest w centrum Bożego serca. Jezus jest pasterzem, w sercu którego jest pragnienie, by odnaleźć to, co zginęło. Prawda? To jest sedno Biblii, to jest sedno Nowego Testamentu i to jest główna myśl związana z głoszeniem Jezusa i z Jego przyjściem. Duch Święty, czy służba Ducha Świętego, między innymi polega na tym, aby wyposażyć nas w moc do składania świadectwa. Kościele, potrzebujemy Ducha Świętego, nie tylko by się modlić, wielbić, ale by świadczyć o Nim z odwagą, z mocą i z autorytetem. Bóg pragnie, aby świat był zbawiony. Nie przekreślajmy tego dzieła. Mimo, że jest tyle zła, tyle grzechu, tyle nieprawidłowości na ziemi, Bóg dalej pragnie zbawiać i zbawia. Amen. Jeśli zdarzyło się to w Ameryce Południowej, słuchałem wywiadu jednym z księży Katolickiego Uniwersytetu Teologicznego w Lublinie, który opowiadał o pentykostalizmie i o ruchach zielonoświątkowych, które dominują świat. Powiedział, 50% ludzi w Ameryce Południowej należy do kościoła zielonoświątkowego. Mówił to ksiądz katolicki. Do różnych zborów, wspólnot, przynależą do różnych grup dynamicznie rozwijających się, dlatego że otwarli się na Ducha Świętego i przyjęli zbawienie z łaski. Naszym największym powołaniem jest wykonać nakaz Chrystusa. I tutaj kilka tylko myśli z Biblii. Pan Jezus mówi, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszystkim ludziom. Czyńcie uczniami wszystkie narody. I tu jest ten werset, który nam mówi, że nie możemy skupić się tylko na jakimś wąskim poletku, ale że Bóg, wielki Bóg, posyła nas, jeśli mamy otwarte serce, do innych ludzi, posyła nas na świat, posyła nas do narodów, abyśmy głosili Ewangelię. Ja cieszę się, że pewnego dnia, 9 lat temu, gdy skończyłem lat 50, powiedziałem Bogu tak, powołujesz mnie i posyłasz, a więc idę i będę tam głosił, gdzie Ty mnie posyłasz. Czytamy w Dziejach Apostolskich, weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie składać świadectwo o mnie aż po krańce ziemi. Zsyłam na was ogień nie po to, abyście mieli dobry czas. Nie po to, abyśmy mieli dobre samopoczucie. Nie po to, abyśmy mieli takie charyzmatyczne nabożeństwo. To wszystko jest piękne i też się mieści w tym działaniu Ducha Świętego. Ale najważniejsza myśl związana z przyjściem Ducha Świętego jest posłanie nas, by głosić innym Ewangelię życia, dobrą nowinę. Czyż nie jest to fantastyczne, że gdy Duch Święty wstąpił w dzień Pięćdziesiątnicy i zaczęli mówić językami, to nie po to, aby się modlić i przeżywać swój wspaniały czas w zamkniętym gronie, ale gdy Duch Święty wstąpił, Biblia mówi, że zaczęli głosić różnym narodowościom w różnych językach wielkie dzieła Boże, które były w Jerozolimie. Po to przyszedł Duch Święty. A nie po to, abyśmy umieli śpiewać Alleluja. Bo Alleluja możemy zaśpiewać nawet bez Ducha Świętego. No tak. No tak, Kościele. To jest zwykłe słowo. Każdy może je powiedzieć. Potrzebujemy mocy do głoszenia Ewangelii. Ale oczywiście potrzebujemy także namaszczenia, by zaśpiewać Alleluja z namaszczeniem. Amen. By to było piękne, by to brzmiało z namaszczeniem. Apostoł Paweł powiedział, biada mi, jeśli bym Ewangelii dobrej nowiny nie głosił. List do Koryntian 9, rozdział 16, wiersz. Biada mi, jeśli bym Ewangelii dobrej nowiny nie głosił. I każdy z nas powinien sobie to powiedzieć w domu. Biada mi, jeśli w tym tygodniu nie będę głosił Ewangelii dobrej nowiny. Biada mi. Bo jeśli głoszę, to nie mam się czym szczycić, bo spoczywa na mnie taka odpowiedzialność. Tak brzmi najnowsze tłumaczenie tego wersetu. Apostoł Paweł mówi, jeśli głoszę, to nie po to, aby się szczycić, ale spoczywa na mnie ta odpowiedzialność. Dobra nowina jest wieścią skuteczną dla wszystkich narodów i ludów. Ludzie nawracają się na całym obliczu ziemi. Pokażę wam dziś miejsca, gdzie nie pomyślałbym, że kiedyś będę. Tam nawracają się ludzie, rasa mongolska,
ludzie, którzy są miksem nepalsko-chińsko-indyjskim. I oni po prostu nawracają się do Jezusa, kochają Jezusa. Napisane jest w Apokalipsie, w Księdze Objawienia Jana, kiedy Jan miał widzenie, oto widział, jak stoją przed Bogiem ludzie z wszystkich plemion, narodów i z każdego języka. Niesamowity obraz. Godzien jesteś wziąć księgę, zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu. Musimy pozbyć się wszelkiej małostkowości w postrzeganiu dzieła, którego chce dokonać Bóg. I powiem wam, mamy być świadectwem. Kiedy ludzie patrzą na nas, mają widzieć Boga. Mają widzieć Boże działanie, mają widzieć Bożą przychylność, mają widzieć, że Bóg jest obecny w naszym życiu, że nie jesteśmy jak ludzie tego świata, bezsilni, bezradni, pogrążeni. Bóg pragnie manifestować swoją moc poprzez różnego rodzaju dzieła w nas. Musimy zdjąć nasze ciemne okulary, które przysłaniają nam wizję i zobaczyć świat z całej jego perspektywy i powiedzieć, Panie, żniwo jest wielkie, ale robotników jest mało. Robotników jest mało. Ubolewał nad tym sam Chrystus. Jest wielkie żniwo dla Polski i dla Indii. Ale ten problem jest wszędzie ten sam od czasów Jezusa. A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Wtedy rzekł do swoich uczniów, żniwo wprawdzie jest wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. I co z tym zrobimy? Pan Jezus już wtedy ubolewał nad tym i do dziś ubolewa. Moja 9. podróż do Indii to pasmo wyzwań. To postawienie nogi w nowych miejscach, o których nie marzyłem, że zobaczę. A także wielka radość z oglądania tego, co Bóg czyni w tym ogromnym, wielkim narodzie. Jak zwykle Frankfurt, Katowice, New Delhi to jest 7 tysięcy kilometrów w jedną stronę. Powrót następne 7 tysięcy. Tak daleko byłem od was. A po Indiach przejechałem 8 tysięcy. Jeśli to dacie razem, to w ciągu 12 dni byłem w stanie zrobić 22 tysiące kilometrów. Sam w to nie wierzę. Indie to niesamowity kraj. Może bardzo króciutko powiem o tym niesamowitym narodzie. To jest kraj, w którym dynamicznie rozwija się młode pokolenie. Indie to kraj, w którym jest najmniejsza średnia, jeśli chodzi o wiek. Średnia w Indiach wieku jest między 45 a 48. Mają mniejszą średnią, jeśli chodzi o wiek, niż Chiny. A więc jest to kraj, naród bardzo młody, rodzi się tam mnóstwo dzieci. Kraj, który liczy 1,380 mln ludzi obecnie i kraj, który czci 300 milionów bóstw. Wygooglujcie, sprawdźcie, możecie to zbadać. Wszystko tam może być bóstwem. Cokolwiek sobie uznają, jest bóstwem. Począwszy od zwierząt, poprzez różnego rodzaju symbole, poprzez różnego rodzaju wymyślone bóstwa, także miksy bóstw człowieka ze zwierzęciem. Można świątynki, różne obrazy, różnego rodzaju wizerunki wszędzie znaleźć. Czczą węże, kobry, czczą szczury, czczą wszystko, cokolwiek można znaleźć na tej ziemi. Wszystko dla nich staje się Bogiem. Rodzina potrafi mieć kilku bogów, 10 bogów, których czci, bo każde bóstwo odpowiedzialne jest za inną część życia. Za powodzenie jest inny Bóg, za zdrowie jest inny Bóg, za małżeństwo jest inny Bóg i tak czczą tych bogów, mają ich pełno w swoim domu, palą te patyczki, które są zapachowe i wydobywa się woń między tymi wizerunkami, ołtarzykami, bóstwami i tak żyją. Mają 24 języki urzędowe. 24 pisane. Czyli każdy stan praktycznie mówi innym językiem. Mają 1200 dialektów. Jest to zlepek hinduizmu 85%, islam i buddyzm 12%, około 2,5% to chrześcijanie. Jest to największe na świecie skupisko wyznawców hinduizmu i islamu. Największe na świecie.
I jest także największy sprzeciw. Dostać się na czarną listę, wystarczy chodzić i paradować po New Delhi w koszulce z napisem Jezus zbawia. Tak właśnie młodzi ludzie z Ameryki dostali się na czarną listę i już nigdy do Indii nie mają prawa przyjechać. Nie wpuszczą ich. Kiedy jesteś w miejscu, gdzie głosisz, głosisz z narażeniem życia. Zawsze może pojawić się ktoś, kto będzie chciał cię zabić, bo burzysz ich porządek religijny, przynosisz inną religię. Głosząc w Indiach, konfrontujesz się z inną religią, z inną kulturą, z inną mentalnością ludzi. A także konfrontujesz się z wyzwaniem. Bo mając 300 milionów bogów, oni nie chcą mieć kolejnego do kolekcji. Oni już mają dosyć. I często to pytanie pada. Czy Bóg, którego ty głosisz, jest kolejnym Bogiem, którego mamy zapisać do naszej kolekcji? Nie. Nasz Bóg jest żywym Bogiem. No to chcę go zobaczyć. I tam gadanie nic nie zrobi. Możesz sobie gadać i gadać i nauczać i mówić, jeśli oni nie zobaczą Boga w działaniu, to jesteś przekreślony. Możesz sobie wziąć swoją ideologię, swoje poglądy, swoje zrozumienie. Tylko znaki i cuda. Tak to jest skonstruowane. I ktoś powie, no tak, ale Bóg tak nie czyni na zawołanie, a w Indiach właśnie czyni. A w Indiach właśnie czyni. Bo kocha tych ludzi i pragnie ich zbawiać. Ja często słyszę pytanie, pastorze, czy inaczej głosisz w Indiach niż w Polsce, u siebie? Absolutnie nie. Głoszę tak samo. Głoszę tak samo. Nie czuję żadnych innych prądów ani energii. Po prostu powiem wam, że głoszę jeszcze bardziej ograniczenie niż tutaj. Bo głoszę w języku angielskim, który nie jest moim językiem od dzieciństwa, więc jest to język nauczony i jest pewne ograniczenie. Czuję się swobodnie w języku polskim. Uzdrowienie jest dowodem Bożej obecności dla nich. I powiem to przed wami i mówiłem to wiele razy, powiem to przed Bogiem, i tutaj w tym kościele i wszędzie, gdziekolwiek tą prezentację będę robił, widziałem cuda, jakich nie widziałem nigdy i nigdzie w Polsce. Uzdrowienie niemowy. Kobiety, która nie mówiła, nigdy nie mówiła w swoim życiu. I po modlitwie bierze mikrofon i zaczyna opowiadać, co się z nią stało. Widziałem kobiety uzdrowione, które nie widziały, były niewidome i mężczyzn także. Widziałem, jak Pan podnosił sparaliżowanego, przyniesionego na noszach i położonego z przodu, gdzie była kazalnica. Widziałem, jak Bóg uzdrowił chłopca, który z powodu swojej niesprawności był przyniesiony na rękach i położony na scenie. Nigdy nie chodził, miał 5 lat. Widziałem, jak świadczyły kobiety, które mówiły, że ustały krwotoki, które miały od lat z powodu braku opieki medycznej, cierpiały na choroby kobiece i Bóg je uzdrowił. Widziałem po raz pierwszy, jak byłem w Indiach, w Kankinada, jak zniknęły rany z ciała kobiety pogryzionej przez psy. Widziałem osoby, które się nie mogły schylać z powodu wady kręgosłupa i Pan je uzdrowił i schylały się aż do ziemi. Myślicie, że gdy tu się modlę i tego nie ma, że się załamuje? Absolutnie nie, bo to Boże dzieło. Ja tu nie mam nic, ja tu nie jestem żadną gwiazdą, ja tu nie jestem żadnym kluczem. To Bóg działa. To jest Jego dzieło. Modlę się tak samo tam, jak i tu. Bóg przychodzi i czyni, bo On tak chce czynić, jest suwerenny i tak wierzę. Chciałbym pokazać wam kilka miejsc. A więc to są miejsca, które odwiedziłem w tym roku, w lutym. A więc przyleciałem do New Delhi, jak widzieliście. Później odwiedziłem stan Rajasthan, Ultra Pradesh, Tamil Nadu. Byłem w West Bengal, byłem w stanie Sikkim. To było największe przeżycie tuż pod granicą chińską i nepalską. Tu jest cała podróż, a więc to jest cała moja trasa, począwszy od New Delhi, poprzez południe, aż tutaj do Siliguri, aż do Sikkim i później do New Delhi z powrotem i powrót do Polski. To są miejscowości, które odwiedziłem w krótkim czasie. Powiedzmy, to był krótki czas. To, co cechowało tą podróż, najbardziej to nieprzespane noce. Brak snu. Ale Bóg jakoś daje siłę i odparnia organizm, że dałem rady. Pierwszy tydzień to był kosmos. To były noce prawie całkowicie nieprzespane. Ktoś mnie zapytał, a czemu nie spałeś
jeepem, jak jechaliście, jak podróżowaliście, bo nie szło. Jak? Jak się wyspać, jak tobą tak trzęsie i na wadze tracisz, ale snu nie ma. A więc to są wyzwania. Było tak, że przyjechaliśmy z podróży, godzina 3:30, pastor Abraham mówi 5:30, wyjeżdżamy. A więc masz się przepakować, masz się doprowadzić do porządku i o 5:30 być gotowy. Już jedziemy na lotnisko, bo lecimy do Chennai, do Madras. A więc wyzwania. Były to miejsca, w którym Bóg przejawiał Bożą chwałę i Bożą moc. Jedyna, największa różnica, która miała miejsce podczas tej podróży, to, że nie było nabożeństw na otwartej przestrzeni publicznych z powodu zakazu i prześladowań. Nie wolno. Po prostu mogli mnie albo aresztować, albo deportować. I pastor Abraham powiedział, nie będziemy w tym roku robić takich ewangelizacji, dlatego że jest takie napięcie przeciwko chrześcijaństwu. Wszędzie polują, a szczególnie na obcokrajowców. A więc to są wyzwania, to nie jest podróż turystyczna. Na Facebooku chwalą się wyjazdami turystycznymi, leżą na plaży, korzystają z przyjemności. To nie jest taka podróż. To jest podróż pełna wyzwań, mieszkasz w obskurnych warunkach, jesteś narażony na prześladowanie, musisz znosić różnego rodzaju trudności i Bóg jest tym obecny. Jestem tutaj przed wami jako świadectwo, że jestem cały i zdrowy. Bo Bóg jest dobry. A więc pierwsze miejsca od razu po przylocie, bo przylatując tam, już wam to mówiłem, zarywasz dwie noce. A więc wyjeżdżam o 3 rano, wstaję o 1, nie śpisz do 1 od 10, bo cały czas masz taki zajączy sen, myślisz o tym, co będzie i tak dalej. A więc ja nie potrafię, ja już tym żyję, ja już to przeżywam. Jadę na lotnisko, przylatuję do Indii na drugą noc o 3:30, nim wychodzę z lotniska, jest 5 rano, już jest dzień, nie bardzo można pospać, a w dodatku ten mały gościu, pastor Abraham ci mówi, bądź gotowy, bo za chwilę wyjeżdżamy. A więc pierwsza misja, pierwsze miejsca to z New Delhi do Bhiwadi i do Kanpur. To były dwa stany, widzicie, oddzielne stany, gdzie usługiwaliśmy pierwsze dni. Wiecie, tam kościoły nie mają łatwo. Powiem wam tak, dawno przestałem się fascynować wizerunkiem zewnętrznym naszych kościołów, sal, gdzie odbywają się spotkania. Bo kiedy jestem w Indiach, to widzę, że to nie ma żadnego znaczenia. A my chcemy jak najwięcej gadżetów, jakieś nagłośnienia, super, najwyższej półki. Powiem wam tak, choćby Kościół chciał postawić wszystko na najwyższym poziomie, na jakiego stać, to tak i tak nie dorównamy temu światu, bo w świecie wszystko jest o wiele lepsze. Wiele lepiej brzmi, lepiej wygląda. Ja myślę, że chodzi o coś innego. Chodzi o ludzi, którzy złapią ogień i pójdą w mocy i przyprowadzą Polaków, Polki do Jezusa Chrystusa. Wierzę, że o to chodzi, bo tak to działa w Indiach. Byliśmy w budynkach, tutaj w tym stanie jest ogromne prześladowanie, to jest północ. W ogóle w obydwu stanach jest ogromne prześladowanie. Chrześcijanie są bardzo prześladowani. Zbory są czasami niewielkie, ale rosną. Ci ludzie nawracają się z hinduizmu na chrześcijaństwo. Jest to głęboki proces przemiany ich myślenia, religii, kultury i stają się chwalcami Jezusa. W Bhiwandi jest taki kościół, który usługiwałem po raz pierwszy po moim przylocie, zaraz w czwartek, po nieprzespanych dwóch nocach. I tutaj miałem pierwsze kazanie. Boża obecność była namacalna. Tu w tym kościele uchwyciły moje serce dzieci, jak one wielbiły Boga, mając tylko bębenek. Nie było nic szczególnego. To jest ta grupa dzieciaków. Musiałem sobie z nimi zrobić zdjęcie. Biedne dzieci, to jest najniższa kasta. Ludzie, którzy żyją w najbardziej skromnych warunkach, jakie możecie sobie wyobrazić. Żyją w totalnej biedzie. Czasami nie mają co jeść. Jak te dzieciaki wielbiły Boga. One były z przodu, później na filmiku to zobaczycie, na koniec, jak one oddawały Bogu cześć. Byłem zachwycony tymi dziećmi, po prostu rozmodlone, rozśpiewane, z entuzjazmem, z taką chwałą na ustach. Ta dziewczynka
po prostu to i mama, po prostu kopie, po prostu chwalcy, po prostu ludzie, którzy rozwalili mnie, jak oni śpiewali, jak oni wielbili Boga, jak oni angażowali się całym sobą, całym swoim jestestwem, aby Bogu oddać chwałę. Powiem wam, w Indiach nie ma coś takiego, że stoją ludzie i tak się rozglądają. Po kościele. Tam wszyscy płoną. Tam dzieci płoną. Tam wszyscy wielbią Boga z niesamowitym entuzjazmem. I to mnie powala. To bym chciał widzieć. Wiem, że mamy inną kulturę. Jesteśmy bardzo poważnymi ludźmi. Jesteśmy intelektualistami. Mamy napakowane umysły różnego rodzaju intelektualną wiedzą. Czasami nam trudno, jak Bogu oddawać tak chwałę. A właśnie Bóg tego oczekuje. On chce, aby go tak wielbić. Te dzieciaczki po prostu były cudowne. Tutaj akurat w tym kościele jeszcze mój wzrost się dopasowywał do tych ludzi, ale to było jedyne miejsce. Inne miejsca to już po prostu tutaj te dzieci, później na filmiku nagrałem telefony, popatrzcie na tych chłopców, na te dzieciaczki, jak one wielbią, jak one śpiewają. Stamtąd jechaliśmy nocą do Kampur, aby być w kolejnym kościele. Tutaj jest kolejny zbór i znowu w budynku, w miejscu zamkniętym. Niektórym udało się wybudować obiekty. To wszystko budował pastor Abraham. Te miejsca, które widzicie, budynki, to jest wszystko szukanie sponsoringu, jeżdżenie po świecie, zbieranie pomocy, aby wybudować dla nich obiekty, by mogli spokojnie się spotykać. I ta podróż właśnie była, ja nigdy nie odwiedziłem tyle zborów, takich właśnie w budynkach, jak podczas tej podróży. Byłem na konferencjach pastorskich, a także na ewangelizacjach organizowanych w tych budynkach. I tutaj miałem kolejny wieczór, nabożeństwo trwało prawie do północy. Modliliśmy się o chorych, o ludzi, którzy się nawracali. Co jeszcze? Każdego dnia wszystkie sale przepełnione po brzegi. Ludzie napchali te sale, aby być na tych nabożeństwach. I tutaj kolejna grupa, to będzie na filmiku, jak pozdrawiają wszyscy na koniec, taki krótki klip. Po drodze trzeba było coś jeść, a więc pokosztowałem trochę pieczonych ziemniaków indyjskich. To są słodkie, to są zwykłe. Ci Hindusi to przydrożni rolnicy, oni wszystko nam przygotowali, obrali, napakowali chili, to jest chili i różnego rodzaju ostre przyprawy. Nie wiem, czy rączki myją w ogóle, ale to nie miało znaczenia. A więc oni nam to zrobili i tutaj mam takie porcje dla mnie, dla pastora Abrahama i dla kierowcy. Przygotowują, bo trzeba było coś jeść. A więc to jest nasz obiad. Ziemniaki pieczone. Bardzo pyszne. Ostre, aż ci dym uszami wychodzi. Ale po prostu pastor Abraham mówi, to jest właśnie klucz. Nie martw się, jak to zjesz, nawet jeśli by tam było milion bakterii, to te chili to wszystko wybiły. Te chili po prostu to wszystko zniszczyły, także jesteś zdrowy. Owoce, no to jest coś niesamowitego. To są świeże owoce prosto z plantacji, a więc te stoiska są przy drogach, a za drogą jest plantacja. Plantacja granatów, plantacja pomarańczy, plantacja winogron indyjskich, jabłek, bananów różnego rodzaju, a więc tym się delektowaliśmy, wszystko świeże, nigdy nie mrożone, niczym nie zaprawiane, a więc zdrowe. Stamtąd po usługach wróciliśmy do New Delhi znów nocą i rano o 3:30 byliśmy w New Delhi, o 5:30 na lotnisko, aby polecieć do stolicy Chennai, to jest stolica Tamil Nadu, stanu Tamil Nadu, zaraz wam to pokażę. A więc tutaj jest stan Tamil Nadu na południu. Tu jest Zatoka Bengalska, a na południu jest Ocean Indyjski. A więc podróżowałem wzdłuż wschodniego wybrzeża. I po przylecie do Chennai, zmiana samolotu na drugi i polecieliśmy sobie do Trituharapalli. Tylko dodam, żeby przelecieć całe Indie samolotem, to jest 5 godzin 40 minut. Przelot samolotem. Pociągiem jedzie się 89 godzin. Przejechać ten niesamowity kraj. A więc tutaj w miejscowości Kumbakonam miałem kolejne nabożeństwo i tutaj jest rodzina pastora, ogromnie prześladowani ludzie, którzy przeszli swoje i hinduści dali im niesamowicie w życiu popalić. Ale także pastor Abraham wybudował dla nich zamknięte centrum, gdzie mogą się spokojnie spotykać. I teraz chciałbym wam coś wytłumaczyć, dlatego że formy
przywitania w Indiach są różnorodne. Gdziekolwiek nie pojedziesz, jest inna forma przywitania i uhonorowania cię. Na przykład Hindusi witają się taką formą, którą nazywają namaste, namaskar, czyli złożone ręce, przyłożone tutaj do klatki piersiowej i pokłon. Tak cię witają. I ja też tak się z nimi witam. Jest także ukłon połączony z dotykiem twoich stóp. I to było dla mnie najtrudniejsze, dlatego że ludzie podchodzili i padali ci do stóp, dotykali twoich butów. Pytałem się, co to znaczy, a więc to przywitanie ma na celu oczyszczenie twoich stóp, podróżniku, a więc podnoszenie pyłu ze stóp. Oni się pochylają, dotykają twoich butów, jakby podnosili pył z twojej podróży, z twoich stóp. Takie formy, to jest kulturowe. Co jeszcze? Naszyjniki z kolorowych kwiatów. Jaimal albo Varamal, ozdobne szaliki i także chusty, takie jak ta, w tym rejonie akurat, dają przepiękne chusty. I witało mnie chyba z 5 delegatów, a więc dostałem 5 takich chust. Nie jest możliwe, aby to wszystko przywieźć, bo to waży, a bagaż ograniczony. Ale taką jedną właśnie sobie przywiozłem na pamiątkę, którą pastor mi wręczył. Tutaj akurat wręczali mi także przewodniczący Rady Miasta, tego miasta, bo było ukończenie szkoły biblijnej. Zostały wręczone dyplomy studentom, bo tutaj przy tym kościele szkoła biblijna i zostali zaproszeni jako honorowi goście. Oni akurat są sprzymierzeńcami chrześcijaństwa. A więc ja miałem tutaj później główne kazanie, tutaj już widać różnicę wzrostu i tutaj było to zgromadzenie ludzi, którzy są w tym kościele. Oni od niedawna działają, to jest nowy zbór. On dopiero powstał, wybudowali ten budynek i też z tego miejsca posłuchacie uwielbienia, pieśni, posłuchacie, jak ludzie przeżywają Boga. I oczywiście wszędzie głoszę z tłumaczem, głoszę w języku angielskim, później także modlę się o ludzi. Tych, którzy wychodzą, oddają życie Panu. Tutaj modliliśmy się o zbawienie. To jest człowiek, który akurat oddał życie Jezusowi. Kobiety, które modliły się o uzdrowienie. A więc typowa działalność misyjna. I znowu, tym razem robiłem sobie zdjęcia takie grupowe z kościołem, a więc bardzo bliskie relacje. Udawało mi się nawiązywać bardzo bliskie relacje z tymi ludźmi. Dużo rozmawialiśmy, dużo indywidualnie im usługiwałem. I znowu, gdzieś tam po drodze coś jemy. Tu akurat są tak zwane fried vegetarian food, czyli takie jedzenie wegetariańskie, czyli same warzywa pieczone w oleju, a więc spanierowane i pieczone w oleju. Niebo w gębie. Ja w ogóle przez całą podróż w większości jadłem jedzenia wegetariańskie i czułem się fantastycznie. Fantastycznie. Nawet jeśli podstawiono mi, za chwilę wam pokażę, mózg kozi, nie spróbowałem, bo bardziej pasowała mi papryczka chili. A więc tutaj jest taki punkt, to jest po prostu po drodze. Zatrzymałem się, aby sobie podjeść, zobaczcie na tę dziewczynkę, jak ona, patrzy, jak ten biały wcina te ostre papryczki chili. Po usłudze na południu, tam byliśmy 2 dni, podróż samolotem z powrotem do Chennai i z Chennai aż do Siliguri, do West Bengal. I tutaj oczywiście był lot do Kalkuty i z Kalkuty jechaliśmy później już następnym, czy lecieliśmy następnym samolotem do Siliguri, a z Siliguri jeszcze parę godzin samochodem do tych miejscowości, czyli do Damdim i do Sumbak, a także do Jorehatang. Tam po prostu była największa pastorska konferencja podczas tej mojej podróży, o której wam za chwilę opowiem. I to był rejon, który mnie zafascynował, zaszokował, kiedy posłuchałem historii, kiedy posłuchałem tego, jak przebiegały ostatnie lata, ostatnie stulecie, byłem w szoku, dlatego że to jest indyjski stan. Sikkim to jest indyjski stan, który był pod panowaniem Chin, ale Indie przejęły ten stan i tutaj jest taki miks kulturowy, a także
rasowy. Jest to, jak to pastor Abraham mi powiedział, rasa mongolska. Oni inaczej trochę wyglądają. To jest miks Chińczyków, Nepalczyków i Hindusów, którzy zaludniają te tereny. I różnica polega na tym, że oni mieszkają wysoko w górach, 2,5 tysiąca kilometrów nad poziomem morza. A więc Pan Bóg dał mi możliwość pojechać takim jeepem aż tutaj do Jurhetang, Siliguri. I to była bardzo ciekawa podróż. 85 kilometrów, 4,5 godziny. Pokażę wam później drogi. Dobrze, że była noc, bo dojechaliśmy do granicy tutaj o 1:30 rano. I choć jest to jeden kraj, to tu była kontrola celna. I tutaj chińskie służby musiały dać mi pozwolenie na wjazd, choć miałem wizę do Indii, musieli dać mi pozwolenie, bym wjechał do tego rejonu Sikkim, do którego już nieprawnie, ale kulturowo i mentalnie ciągle oni sobie przyswajają władzę. I o 1:30 rano zostałem zabrany na posterunek sam. Musiałem mieć 8 zdjęć, musiałem mieć paszport. I musiałem mieć wyjaśnienie, dlaczego wjeżdżam do Sikkim. I wbili mi w paszport wizę, życzyli miłego pobytu i zwiedzania ich pięknego stanu Sikkim. A więc bardzo ciekawe przeżycie ze służbami celnymi w jednym kraju, który tak naprawdę nie powinien mieć żadnych granic. I jesteśmy wysoko w górach. To jest sala kościoła wynajęta na konferencję dla pastorów. 2,5 tysiąca metrów nad poziomem morza i tutaj na przywitanie właśnie takie szale i kwiaty otrzymaliśmy z pastorem Abrahamem. Organizatorem jest to młode małżeństwo pastorskie, pastor Sany i Jana. Oni po prostu zorganizowali tę konferencję. Konferencja nazywała się Fresh Fire, świeży ogień. Na banerach wszędzie w mieście, a także tutaj był pastor Abraham, dlatego że nie można ujawniać obcokrajowca, ale większość wykładów ja prowadziłem. I tutaj już usługuję. Miałem wykłady dla pastorów, dla żon pastorów. Było około ponad 100 pastorów z żonami i to jest mój tłumacz. Wspaniała atmosfera, też poczujecie tą atmosferę Bożej obecności później, kiedy puszczę uwielbienie. To są właśnie kobiety z tamtych rejonów. Oni mają inną, widzicie, inną taką, jak to określić, budowę ciała, wygląd, a więc są takim miksem chińsko-indyjskim. I tutaj usługiwaliśmy, bardzo wiele usługiwaliśmy pastorom i ich rodzinom. Oni są także pod presją prześladowania. To są pastorzy. Może będzie bliżej widać później. Tutaj się modlimy właśnie o pastorów. Po każdej usłudze modliliśmy się o świeży ogień, o napełnienie Duchem Świętym, o to, by Bóg ich używał wśród znaków i cudów, by mogli mieć zaspokojone potrzeby i tak dalej, i tak dalej. To są pastorzy różnych kościołów ewangelicznych w tym rejonie, bo tam nie ma zbyt wielu chrześcijan. A więc ta służba tam zaczyna się rozwijać i pastor Abraham zapalił się, aby tam zakładać także zbory, a więc nawiązał już relacje, aby w tym miejscu właśnie rozpocząć pracę misyjną. To był nasz team, z którym podróżowaliśmy, oprócz pastora z żoną, a więc my w piątkę podróżowaliśmy aż z New Delhi poprzez Kalkutę do stanu Sikkim. Tu jest syn pastora Abrahama i dwóch liderów z kościoła z New Delhi, którzy tam muzykalnie pomagali i zajmowali się mediami. A więc tutaj mam zdjęcie właśnie z pastorem, tutaj z niektórymi pastorami, ich rodziną, tutaj także niektóre dzieci pastorów, to jest akurat córka z mamą, które tyle w selfie, ile ja musiałem zrobić, to Panie Boże, już więcej nie chcę. Cały czas selfie, zdjęcia i zdjęcia. Tu kolejna, tu widzicie urodę tych kobiet, mężczyzn, wspaniali ludzie, a to są drogi. A więc jedziesz w góry, 2,5 tysiąca metrów nad poziom morza, nie ma żadnych zabezpieczeń, jechaliśmy nocą, wąziutkie drogi, ciągle osuwają się kamienie. Jechaliśmy tą drogą w nocy. Dobrze, że nie widziałem, że jedziemy na krawędzi przepaści, gdzie jest 300 metrów w dół. A więc dobrze, że była noc, ale w dzień jak wracaliśmy, to już wszystko widziałem. A tu akurat
osunęła się ziemia i mieliśmy blokadę 2 godziny, aż wszystko oczyścili. Nie szło przejechać, nie ma innej drogi. Po prostu utkniesz w miejscu i musisz czekać. Wszystkie samochody, ciężarówki, cały transport stoi, bo nie przejedzie, bo jest zasypana droga. Od razu pojawia się serwis. A więc od razu kręci się biznes. Od razu ci sprzedają różne przekąski, no bo jesteś tam 2 godziny, trzeba coś schrupać. A więc poznałem tych Nepalczyków, którzy tam handlowali różnego rodzaju orzeszkami, warzywami, częstowali. Nawet jeden mi za darmo mówił, że mogę próbować, no ale drugi już patrzył, żeby mu zapłacić. A więc to są te drogi. Tu jest kawałek drogi zrobionej, już gotowej. Ale dalej nie ma zabezpieczeń i tu już jest przepaść, zaraz wam to pokażę. Tu stoję na krawędzi drogi, jest przepaść do rzeki. To są góry właśnie Sikkim pod Chinami, Himalaje. Właśnie tam w tym rejonie byliśmy. Przepiękne tereny. Powiem wam, że takiego czystego powietrza dawno nie wdychałem. Tam po prostu można było oddychać całą po prostu piersią. I tutaj kilka zdjęć z tego rejonu. Tak są ulokowane ich domy, posesje, może będzie tutaj widać lepiej, a więc oni kleją te ich domki drewniane do zbocza. Czyli jak są zbocza gór, to tam kleją takie domki, w których żyją. Tu jest taki most graniczny, gdzie przejeżdżaliśmy, kilka obrazów z tej trasy. Niesamowite rzeki, ale wszystkie zielone. Zielone rzeki. A więc też ciekawe bardzo zjawisko. Kilka ujęć z tych miejsc, w których miałem okazję być. To są te domy ich wklejone w te wzgórza, zbocza, a całe życie tętni poniżej. Tu mieszkaliśmy i mieliśmy śniadanie. I zawsze do śniadania przychodził nam taki grajek, wszędzie to samo, czyli granie do kotleta. A więc przychodził ze swoimi nepalskimi skrzypcami i grał, czekając, aż dostanie parę rupii. A więc przygrywał nam cały czas. Przychodził pierwszego dnia, drugiego dnia, trzeciego dnia. I zawsze jakieś 100 rupii, czyli 2 euro dawaliśmy mu za jego koncert. A więc był przeszczęśliwy. Nawet gdzieś to na filmiku także nagrałem jego granie. Tutaj mamy typowe stragany w tamtym rejonie. A więc znowu owoce, które na świeżo są przywożone na rowerach, w takich koszach. Oni je tutaj sprzedają i z tego po prostu żyją. Granaty, jakieś inne rzeczy tym handlują, a zjawisko jeżdżenia rodziny na jednym skuterze to jest normalne zjawisko po mieście, a więc jedzie sobie mama, tato, 2 dzieci, ja widziałem nawet 3 dzieci, jeszcze maleństwo na rękach mamy, które karmiła piersią na takim skuterze. Żadnych kasków, nie ma przepisów ruchu drogowego. Jeżdżą sobie o tak całymi rodzinami i żyją spokojnie. Nigdy mandatu nie wlepi, że jedzie ich 5 na motorze. Albo że nie mają kasku. Fajne życie, nie? I tutaj jestem na obiedzie. Po pierwsze nie ma żadnych sztućców, bo to jest ciemnogród. Jeść sztućcami u nich. A u nas jeść rękami to jest ciemnogród. A więc tu jest mózg kozi. Czyli wycięty z kozy mózg, zrobiony w sosie karym. Podobno pychota. Ale przyznaję się, nie miałem wiary. Nie spróbowałem. Może nie miałem wiary. Miałem jedzenie wstręt. A więc, przepraszam, podają jedzenia na... To są liście... Liście drzew albo bambusowych, albo drzew bananowych, bananowce. Oni myją i przynoszą jako talerz. No ja oczywiście tu pół butelki jeszcze wylałem, żeby to umyć, bo jak patrzyłem, jak oni to myją, te wszystkie liście tam w jakiejś brudnej wodzie, to mówię, jeszcze sobie to przepłuczę. A więc tutaj jest kurczak curry, ryż. Jakiś chleb ich lokalny, a więc tak wyglądały moje obiady. Musiałem to wszystko rękami wcisnąć i fajnie, i super, elegancko, także bez problemu. Później pojechaliśmy do Damdim, zjechaliśmy w dół i byliśmy w stanie już West Bengal, gdzie znowu kulturowo wszystko wygląda zupełnie inaczej. Tam
przywitanie, i to będzie na filmiku, polega na dwóch rzeczach. Umyciem rąk, bo podróżny przybył i musi mieć umyte ręce, i zawiązaniem turbana na głowie. Czyli turban jako symbol gościa honorowego. I tutaj zrobili taki szpanel, taki tunel. Ludzie śpiewali, grali na bębnach, klaskali i witali nas. I zostaliśmy poprowadzeni do sali nabożeństw. I tu jest kościół, też szczególne nabożeństwo. I tutaj miałem niesamowity przywilej wręczać, w tym rejonie zresztą wręczałem prezenty z Polski. W ogóle Bóg pobłogosławił tą podróż. Muszę wam powiedzieć, że byłem w stanie przekazać łącznie z naszą kolektą i z wszystkimi ofiarami, które wpłynęły, aby przekazać w Indiach ponad 30 tysięcy złotych. To jest dla nich ogromne błogosławieństwo. I tutaj także wręczałem stroje Sary, czyli strój kobiety dla żon pastorów. Było 150 żon pastorów, które otrzymały ten prezent, a ten prezent został ufundowany przez Andrzeja Pietroczuka z jego biznesu, z jego firmy, aby przekazać z Podlasia, aby przekazać je właśnie żonom pastorów, 150 strojów Sary. Tutaj jesteśmy na nabożeństwie, oczywiście pierwsze było nabożeństwo. Usługiwałem, głosiłem, później modliłem się z ludźmi. To trwało prawie 2 godziny. Może szybciutko przebiegnę przez te zdjęcia, bo podobne. I zobaczcie, jak do mojego wzrostu ci ludzie się dopasowują. A więc sięgali mi do pasa. Wspaniali ludzie, kochani ludzie. I tutaj są te stroje Sary. 150 sztuk. Przywieźli to w kartonach. I ja miałem okazję każdej żonie pastorowej, żonie pastora wręczyć. One sobie nie pozwolą na zmianę, często zmianę Sary. Nie mają pieniędzy, są biedni. A więc każda z wielką wdzięcznością przyjmowała taki strój Sary. To jest taki, jak ona tutaj ma ubrany, tylko ma nowy model, ma nową Sary. I wszystkie z radością wdzięczne przyjmowały, cieszyły się, dziękowały. Przesympatyczni ludzie, kochani ludzie, wdzięczni za każdą drobnostkę, którą się im okazuje. Przychylności, daru, prezentu, modlitwy. Także bardzo miło jest im usługiwać. A tutaj na zewnątrz jeszcze, widzicie, tam są takie posesje, oni tak żyją w takich domach, takich chatkach pobudowanych. I druga rzecz to było wręczanie rowerów pastorom. A więc tutaj połowa tych rowerów została zafundowana przez Polaków. 25 rowerów wręczyliśmy. I dla pastorów w tamtym rejonie, w ogóle w Indiach, rower jest wielkim błogosławieństwem. Nim otrzymali te rowery, pastorzy chodzili na piechotę po 15-20 kilometrów, aby służyć, aby opowiadać o Jezusie. Niektórzy prowadzą 2-3 zbory i chodzą na nogach, usługują im. Niesamowite poświęcenie. I myśmy byli akurat wtedy, gdy rowery dotarły. Mamy sponsorów w Polsce, którzy posyłają pieniążki na rowery. Na przykład w Cieszynie jest brat, i on jest moim przyjacielem, który zawsze kupuje rowery w Indiach. Tutaj 7 rowerów, które stoją, to jest jego dar. $100 jeden rower. A więc to był jego dar i pastor Abraham kupił, kiedy był z nami we wrześniu, to wziął pieniążki od niego, kupił te rowery i powiedział: chciałbym, abyś pokazał zdjęcia, że rowery zostały przekazane, jak ty tutaj będziesz. A więc to są te rowery produkowane w Indiach, bardzo odporne na dziury, na złe drogi, bardzo solidne rowery, 360 zł jeden pojazd. A więc to są pastorzy, którzy otrzymali te rowery. Było ich tutaj 24, którzy przyjęli ten prezent. Byli bardzo szczęśliwi. Niektórzy próbowali mi powiedzieć, że już dłużej nie będą musieli chodzić na piechotę. A więc byli bardzo wdzięczni. To są Boży mężowie, Boży bohaterowie. Służą w strasznie
niebezpiecznych miejscach, są prześladowani. To jest właśnie to grono pastorów, o których pastor Abraham opowiada, że są jego bohaterami, że są jego wzorem służby. Oni się nie poddają, oni głoszą, często nie mają co jeść, często są narażeni na niebezpieczeństwa, ale dalej służą dzielnie Panu Bogu. Teraz dostali takie niesamowite rowery, będzie też króciutki za momencik klip, który posłuchamy. I ostatni etap podróży z Siliguri samolotem do New Delhi i jak zawsze pastor Abraham organizuje nabożeństwo w stolicy, a więc to jest ich kościół, który nazywa się Capital Christian Center, a więc jest to kościół, który jest w stolicy, jest centrum chrześcijańskim, który ma 3 kampusy. A więc ich zbór założył 3 nowe zbory w New Delhi i tam prowadzą systematycznie pracę. I tutaj zawsze usługuje, to jest ten centralny kościół, ale jeszcze mają w 3 lokalizacjach inne nabożeństwa. Pastor Abraham z żoną, on jest inicjatorem, założycielem tego kościoła, tej misji w New Indiach i teraz będą w New Delhi w Indiach i teraz będą budować jeden duży budynek na 2,5 tysiąca miejsc, aby ten kościół był gdzieś w centrum Indii, w centrum New Delhi, aby więcej ludzi mogło uczestniczyć w nabożeństwach. Przekazuję mi mikrofon. I tutaj miałem moją usługę. Tu już bardziej nowocześnie, na banerach, na ekranie pojawia się Word of God by Pastor Leszek Mocha, a więc żeby wiadomo, kto głosi. A więc tak bardziej profesjonalnie to wszystko już mają w stolicy robione. I był niesamowity czas. Bóg działał, dotykał się ludzi, modliłem się z wieloma osobami. Kilka osób oddało tutaj życie Jezusowi. To byli nowi ludzie zaproszeni na nabożeństwo. Pokażę wam tą dziewczynę, ona się nawróciła. Po nabożeństwie rozmawiałem z nią, była angielskojęzyczna, oddała swoje życie Jezusowi. Bóg ją tak dotknął na tym nabożeństwie, mówi, poznałam wreszcie prawdę. I przeżywając emocjonalnie bardzo modlitwę, oddała swoje serce Panu. Modliłem się z wieloma ludźmi. I za każdym razem, kiedy usługiwałem ludziom, czułem wasze wsparcie. Czułem, że jesteście, że modlicie się, że wspieracie, że to popychanie z tyłu modlitewne jest i mogę czuć się bezpiecznie, mogę czuć się odważnie, mogę z radością zwiastować. Popatrzcie na filmik. Wierzę, że powiem o tym później parę słów. To jest tylko 7 minut. Tutaj akurat jest ta modlitwa dzieci z bębenkiem. Cały kościół jest bardzo żywy. To są te dzieciaki, które mnie ujęły. Śpiewają proste swoje piosenki. Oni nie śpiewają tłumaczonych wersji z języka angielskiego. Śpiewają swoje pieśni. Pastor Abraham się modli, aby Bóg błogosławił głoszone słowo. Tu są pastorzy, którzy przybyli na to nabożeństwo. To jest u góry, na północy w Kampur. Na początku widzieliście lokalizację tego miasta. Jesteśmy po niesamowitym nabożeństwie, w którym Bóg objawiał się wśród znaków i cudów. Oto wspaniały Kościół. Wszystkich was bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. W Jastrzębiu Zdroju, w całej Polsce, gdziekolwiek będziecie oglądać ten kawałek klipu, Bóg był tutaj obecny. Czuję się świetnie. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. The new way, all together. Amen. To jest to miejsce, gdzie studenci otrzymali swoje certyfikaty ukończenia studiów biblijnych, aby
pełni służbę pastorską, to właśnie o nich się modliliśmy. Tu była także Boża obecność. To było alleluja namaszczone. To jest modlitwa. Po prostu modlitwa po piosence i po usłudze. Kiedy modliliśmy się o potrzeby ludzi, o każdego prawie miałem okazję się tutaj pomodlić, położyć na każdym ręce i Bóg niesamowicie dotykał ich serc. Przeżywali emocjonalnie. Widać, że bardzo otwierają swoje wnętrza, aby Duch Święty mógł na nich działać. A tu jesteśmy w Sikkim, właśnie 2,5 tysiąca metrów nad poziomem morza, na konferencji pastorów. Tu jest to przywitanie. Te skrzynie, co niosą, to właśnie z tymi strojami Sary. Tu jest przywitanie przez umycie rąk. I tutaj po usłudze znów poproszono mnie, aby pomodlić się o jak najwięcej ludzi, aby do nich pójść. Tu nie było miejsca, żeby zrobić wezwania. Było pełno, ponad 200 osób na tym nabożeństwie. To było w piątek wieczorem, a więc w tygodniu, a tak wiele osób przyszło z tego rejonu, aby uczestniczyć w tym spotkaniu. Pastorami podziękować wam wszystkim sponsorom za zakup rowerów, które właśnie otrzymali do swojej służby. Wielu w Polsce pomaga, wspiera Indie, pomaga także zakupić takie piękne rowery, aby mogli służyć, jeździć po swoich miejscach, regionach służby. I my cieszymy się z tego, że Polacy mogli takie rowery zakupić. Jest wielu sponsorów, między innymi Janusz Cieszyna, który kupował takie rowery i wspierał, aby ci pastorzy je mogli otrzymać.
Obecnie około 400 pastorów nie ma takiego środka pojazdu. Ciągle modlą się, aby mogli otrzymać taki rower. Mam położone na sercu, aby znowu wracając do Polski zachęcać, by nowi sponsorzy się pojawili. W imieniu ich wszystkich bardzo, bardzo Wam dziękujemy. Życzymy błogosławieństwa i wierzymy, że Bóg obficie Wam to wynagrodzi. Shall we say it all together? Życzymy błogosławieństwa. Hallelujah! 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 I ostatni etap, ostatnie miejsce, to była niedziela. W sobotę byłem na spotkaniu z młodzieżą w takim wynajętym miejscu, które się nazywa The Link. I tam miałem usługę dla młodzieży, a tutaj już w niedzielę na nabożeństwie. Powiem Wam, kiedy oglądam pole misyjne, nie tylko to, ale w ogóle myślę o Kościele i o naszej służbie, naszym przeznaczeniu, często pojawiają się takie obrazy, że my jako chrześcijanie czasami myślimy, że zostaliśmy zbawieni głównie dla swoich korzyści. Aby czuć się dobrze, aby Bóg teraz się o mnie troszczył, aby dawał mi to, co potrzeba, abym dobrze wyglądał, ja bym mógł pójść do nieba. I powiem Wam, że to jest wszystko ważne, to jest wszystko dobre i Bóg jest w stanie się o to zatroszczyć. Ale będę mówił o tym jak najęty. Nadrzędnym celem naszego zbawienia jest docieranie do innych, aby byli zbawieni. Darmo wzięliście, darmo dawajcie. Można być chrześcijaninem skupionym na sobie. Wiem, że to nie jest wygodne i przyjemne, aby o tym mówić. Zmienić w ogóle swoje nastawienie. Ale nie żyjemy po to, aby przeżyć. Nie pracujemy tylko, aby przepracować życie. To są ważne rzeczy. Ale możemy utknąć w swoim świecie pracy, dbania o doczesność, zaniedbując całkowicie swoje przeznaczenie, aby zmieniać świat dla Boga przez głoszenie Ewangelii. Grozi nam to niebezpieczeństwo. Ktoś powiedział tak. Ludzie są jak wiatr. Jedni lekko przelecą przez życie i nic po sobie nie zostawią. Drudzy dmą jak wichry, więc zostają po nich serca złamane, jak drzewa po huraganie. W poniedziałek to tu mieliśmy, tu w Rzeczce, zerwana cała linia elektryczna, powywracane drzewa, nie mieliśmy prądu przez cały dzień. A inni wieją jak trzeba. I ci, co wieją jak trzeba, poddali się powiewowi Ducha Świętego. Wieją po to, aby wszystko mogło kwitnąć, owocować, aby zmieniać ten świat. Duch Święty przychodzi do naszego życia i wierzę, że jesteśmy w tym miejscu, w którym bardzo tego potrzebujemy, aby na nowo zapalać w nas ogień pasji, zapalać gotowość do działania w poświęceniu dla Bożego Królestwa. I tak ostatni tydzień i też tydzień wcześniej i też w środę na modlitwie dziękuję Bogu za to, że Duch Święty przyszedł i był obecny w niesamowity sposób na naszej modlitwie i poruszył nasze serca. Cieszę się także, że tak wiele osób mogło być. Wierzę, że na nowo potrzebujemy zawołać rozpal, Panie, ogień w nas. Rozpal na nowo ogień w nas. Bo możemy zacząć żyć całą pełnią, tak jak Bóg przygotował to dla nas. Bo sekret
prawdziwego życia. Kochana oazo, nie kryje się w sławie, fortunie, władzy czy prestiżu, pieniądzach lub w tym, co posiadasz. Szczęśliwe życie nie jest uzależnione od obfitości dóbr. Musimy to zrozumieć. Bo gdyby było uzależnione od ilości dóbr i powodzenia materialnego, to ci bogaci ludzie nie popełnialiby samobójstw albo nie wpadaliby w takie stany, że tracą życie tak w młodym wieku. Gwiazdy, celebryci, bogaci ludzie, którzy tak naprawdę mają wszystko. Szczęśliwe życie jest w Jezusie. Jest tylko w Nim. I prawda jest taka, że nie może być rozmydlonych chrześcijan. Rozmydlone chrześcijaństwo jest do bani. Ale nad rozmydlonym chrześcijaństwem jest Boża łaska. Boża łaska i miłosierdzie, aby pociągnąć nas na maksa, na 100% za sobą. Jezus pragnie, abyśmy oddali 100% naszego życia. My ludzie mamy tendencję, nawet chrześcijanie, do kombinowania po swojemu. Tak, ja wierzę w Jezusa. No co z tego, że wierzymy w Jezusa? Nie chodzi o to, żeby wierzyć w Jezusa. Trzeba, aby wierzyć Jezusowi. Powiedzieć, Boże, ja wierzę Tobie, ja nie będę kombinował w moim życiu, nie będę tworzył swojego życia, bo za 2-3 lata będę tego żałował. Ty mi pomóż, Boże, moje życie poukładać. W 100% Ci się oddaję i podlegam na Tobie i chcę Ci służyć. Użyj mnie. Kiedy Jezus staje się pełnią naszą, wtedy misja jest kochana przez nas, głoszenie Ewangelii jest kochane przez nas, poświęcanie się dla Bożego Królestwa sprawia nam radość. Nie jest to ciężarem, nie jest to trudnością, ale jest to radością. Zupełnie inne spojrzenie. A ponad wszystko pokochamy ludzi i za wszelką cenę będziemy chcieli iść i zabrać ich ze sobą do nieba.